Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj mamy małe świętowanie. Celebrujemy mianowicie przekroczenie 500 użytkowników na naszej grupie telegramowej. Także jest co świętować, myślę, ponieważ grupa założona niecały miesiąc temu na temat niezbyt popularny jeszcze w Polsce, bo Flair. Więc myślę, taki wynik jest bardzo dobry. Bardzo się z niego cieszymy tutaj. Też na pewno kolega X Grosz nam pomógł, polecając mój kanał na YouTubie, więc robiliśmy taką ankietę, skąd ludzie się dowiedzieli i między innymi właśnie z tego źródła, plus inni ludzie tak samo nam pomagali, polecali. Ci, którzy dołączyli, tak samo zapraszali swoich znajomych i dzięki temu mogliśmy się tak, myślę, szybko rozrosnąć, także wszystkim gratulacje, świetna robota i myślę, że każdy tutaj, który się do tego przyczynił, ma się z czego cieszyć. I tak, jedno ważne ogłoszenie, bo myślę, że taką decyzję trzeba było w końcu podjąć i jaką to za chwilkę. Najpierw zacznę od uzasadnienia tej decyzji, o co tak właściwie chodzi. Otóż mianowicie przejdę sobie od razu do naszego kanału, który mamy na Discordzie, bo jest to kanał polskiej społeczności założony na temat XRP Ledgera i tego wszystkiego, co tam się buduje, i mając takie doświadczenie, warto będzie właśnie przenieść to na naszą grupę telegramową, a zaraz Wam powiem dlaczego, bo ten kanał liczy tam niespełna 1200 osób. Oczywiście jest to tam podzielone między tutaj społeczność FCX, naszego projektu, a ten temat polskiej społeczności XRP po prostu. Ta polska społeczność tu liczy kilkaset osób, więc jest to oczywiście grupa, powiedzmy, bardziej zamknięta, czyli to nie jest tak, że każdy tu ma dostęp. Tu ludzie dołączają z polecenia, tak? I właśnie tu już macie taką małą ciekawostkę na temat tego, co my tu właściwie planujemy zrobić, ponieważ tak, w ogóle ten Discord jest założony przez Kermita w 2020 roku, w pierwszej połowie, także już to też trwa około 3 lat, więc przez ten czas pozbieraliśmy naprawdę dużo doświadczenia, sporo materiałów na temat ogólnie XRP Ledgera, tego co się dzieje, i myślę, że mamy fajnie zbudowaną bazę wiedzy odnośnie aktualnej sytuacji, odnośnie tego, jak na przykład technicznie wszystko działa. No na przykład zobaczcie, SEC kontra Ripple, cała relacja ze Swella, plus na temat Flare Finance, Songbirda też rozmawialiśmy. Zobaczcie kiedy, tak, te daty to jest sierpień, także już od sierpnia 2020 roku rozmawialiśmy bardzo dokładnie na temat Flare, na temat tego, co oni chcą zbudować, jak to wygląda. Więc gdybyście sobie przeszli przez to, zobaczylibyście, że tutaj ten content był naprawdę, naprawdę bogaty w wiedzę, bardzo bogaty w różne przemyślenia, takie rozkminy, które naprawdę zaprowadziły nas do ciekawych wniosków. I ten temat Flare badamy już od samego początku, w momencie, kiedy wyszły jakiekolwiek informacje, kiedy w ogóle jeszcze był czas potwierdzania tych informacji odnośnie tego, że jest jakiś projekt Flare, co oni w ogóle budują, jak to się ma do społeczności XRP. Byliśmy tu od początku i dzięki temu, że ta grupa była zamknięta i grupa była pełna ludzi, którzy wnosili tutaj dużo, no to mogliśmy naprawdę na bardzo wysokim poziomie tą dyskusję prowadzić i każdy mógł bardzo szybko i konkretnie urosnąć w tym wszystkim, żeby się rozwinąć, tak? I patrząc na to nasze doświadczenie z tym Discordem, myślę, że będzie miało sens przenieść to właśnie na nasz Telegram. Na ten moment jest 520 użytkowników. Oczywiście są jakieś tam różne statystyki tego, jak to wygląda, także to jest, myślę, sukces. Natomiast najważniejsza kwestia, którą tutaj trzeba będzie ogłosić, to taka, że zdecydowaliśmy ograniczyć liczbę użytkowników do 1000, czyli w momencie, kiedy przekroczymy 1000 członków tej grupy, no to ta grupa będzie po prostu zamknięta i nikt już nie będzie tutaj mógł dołączyć do tej grupy. Pytanie, jeżeli ktoś wyjdzie, to czy ktoś inny będzie mógł wskoczyć na jego miejsce? Nie wiem, to jeszcze musimy sobie przemyśleć, jakby to można było zrobić. Oczywiście tak, nasz Discord jest darmowy, tak, bezpłatny. Grupa telegramowa też będzie bezpłatna. To nie jest tak, że będziemy tutaj chcieli to jakoś monetyzować. Nie. Chodzi po prostu o to, żeby można było zachować naprawdę wysoki poziom tej grupy. I mając takie doświadczenie, wiemy już, że można to zrobić tylko dzięki temu, jeżeli ograniczymy tą liczbę członków maksymalną, ponieważ jeżeli ta grupa liczyłaby
wiele tysięcy osób, to możecie mi wierzyć, poziom tej grupy naprawdę mocno by się obniżył. A jednak chcemy, tak jak widzicie, są podzielone na różne sekcje, różne pokoje i jest dużo tematów, które trzeba będzie omówić, tak? Typu jakie strategie na farmienie i staking na przykład. Flare technikalia, czyli jak to dokładnie technicznie będzie mogło być, na przykład jak sobie użyć Flare Finance. Tych tematów będzie dużo, one będą złożone, one będą dosyć trudne, dlatego nie ma sensu zaśmiecać, tak może brzydko powiem, ale zaśmiecać się tej grupy, ponieważ jeżeli po dłuższym czasie nowi będą dołączać cały czas, to naprawdę ciężko będzie ogarnąć te podstawowe pytania. I jeżeli chcemy trzymać naprawdę wysoki poziom grupy i chcemy, żeby ludzie, którzy tam są, nie oszukujmy się, 1000 osób to też nie jest bardzo mało, więc jeżeli chcemy, żeby ta grupa miała jakiś profit z tego wszystkiego, no to myślę, będzie to dobry ruch do tego, żeby ludzie, którzy tam są, żeby mogli z tej wiedzy czerpać jak najwięcej. Oczywiście kanał na YouTubie jest tak samo dla wszystkich dostępny i pewnie większa część tych rzeczy, która będzie omawiana tutaj na Telegramie, też pojawi się w różnych filmikach, także te tematy będą się jakoś pokrywać. Natomiast jeżeli chodzi o taki bezpośredni kontakt tutaj, jaki mamy cały czas, tak? Bo wchodząc po tych wszystkich grupach, sobie spokojnie tutaj piszemy bezpośrednio, to myślę, dla wszystkich będzie duży profit, jeżeli ograniczymy tą liczbę do 1000 członków i w momencie przekroczenia 1000 osób na naszym kanale po prostu zamykamy to, no i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Także to jest, myślę, takie jedno ważne ogłoszenie i tym chciałem się z Wami podzielić. Także jeszcze raz dzięki za pomoc, wsparcie, za budowę tego wszystkiego i gratulujmy sobie. Także dzięki jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymajcie się. Hej!